Empik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. Empik Go zaprasza do wysłuchania książki Moniki Góry zatytułowanej Kryptonim Skóra. Czy o brutalne morderstwo został oskarżony niewinny człowiek? Czyta Maciej Jabłoński. Jakie są różne drogi, jakimi Pan Bóg prowadzi ludzi do siebie. I tak sobie to tłumaczę, że może w tym, że tu jestem, w tych więzieniach, w tym pozornym bezsensie, może jest ukryty cel, boski cel. Bo gdyby tak nie było, musiałbym pogodzić się z tym, że alkoholicy notowani dziś śmieją się ze mnie przy winie za 3 złote, że Janczewski jest kryminalistą. Myślicie, że mnie to nie boli? Ale może w tym jest dopust Boży, a z takiej racji, że najważniejsza jest w rozrachunku końcowym dusza ludzka. Bo inaczej wszystko i całe moje życie ziemskie byłoby przegrane. No, jasna sprawa, że mnie jako człowieka od małego dziecka zmarnowano, ale w końcu sam doszedłem do takich przemyśleń i mówię sobie: w Bogu nadzieja. Sprawa jest bardzo poważna. Ja po procesie albo będę uniewinniony, albo skończę swoje życie w celi. Jestem już zamknięty 3. rok. Zwróciłem się do Pana Boga już kilka razy, że jakbym miał być skazany na dożywocie i to za coś, czego nie zrobiłem, za niewinność, to lepiej byłoby dla mnie, żebym po spowiedzi i komunii świętej położył się na żelazne łóżko i umarł podczas snu. Robert Janczewski z listu do rodziców. Prolog. Pamiętam zimę 1998 roku, kiedy to się stało. Bałam się, tak jak inne kobiety w Krakowie. Morderca, który zabił i oskurował Kasię, studentkę Uniwersytetu Jagiellońskiego, pozostawał na wolności. Nie było wiadomo, kim jest, jak wygląda, ani czy znowu zaatakuje. Do lipca 1998 roku mieszkałam w Akademiku przy ulicy Bydgoskiej. W tamtejszej salce komputerowej pisałam pracę magisterską. W tym samym domu studenckim, w piwnicy, działały klub pod przewiązką i giełda płyt. W niedzielę przychodziła na nią Kasia. Być może kiedyś się minęłyśmy na ulicy przed Akademikiem. Przez myśl mi wtedy nie przeszło, że 23 lata później będę na krakowskim rynku rozmawiała z ojcem mężczyzny oskarżonego o jej zabójstwo. Józef Janczewski, ojciec Roberta, na spotkanie wybiera kultową knajpę vis-a-vis, zwaną Zwisem. To lokal aktorów, poetów, malarzy i wszelkiej maści krakowskich artystów. Długo szukam w pobliżu rynku miejsca do zaparkowania. Gdy z Ziajana docieram do Zwisu, jest 5 minut po czasie. Józef Janczewski siedzi zniecierpliwiony w knajpianym ogródku. Punktualność jest grzecznością królów, słyszę na powitanie. Na szczęście nie zostaje zdyskwalifikowana przed startem, gdyż jak się dowiaduje, 5 minut jest wybaczalne. Po chwili okazuje się, dlaczego Józef Janczewski wybrał właśnie to miejsce. Ledwo zaczynamy rozmawiać, podchodzi do nas kręcący się po rynku starszy mężczyzna. Wylewnie wita się z Józefem. Zostaje mi przedstawiony jako doktor habilitowany, poeta. Umawia się z Janczewskim, że zrecenzuje jego ostatni tomik wierszy. Kilka minut później podchodzi kolejny krakowski artysta i dowiaduje się, że Józef dostał od prezydenta odznaczenie Honoris gratia, przyznawane osobom zasłużonym. Najbardziej boli mnie, że nasze nazwisko zostało obrzucone błotem, mówi rozżalony Józef. Moja duma i duma pokolenia. Obsmarowano nas. Jeszcze bym to mógł ścierpieć, ale ja wiem, że on jest niewinny. Ja wiem, na 99,9%. Józef przypomina akwizytora starej daty. Wełniany sweter w serek, pod nim koszula z kołnierzykiem, spodnie w kant. Mocne okulary w srebrnych oprawkach, skórzany neseser, zdecydowany ton głosu. Po krótkim sprawdzeniu moich intencji i zakazie nagrywania, dopóki mi nie zaufa, walizeczka ląduje na stoliku. Ze środka Janczewski wyjmuje dwa opasłe segregatory, jakby chciał ze mną podpisać umowę na prąd. W pierwszym są wpięte wszystkie troski związane ze sprawą jego syna. Pisma Józefa do prokuratury i odpowiedzi, postanowienia i zażalenia na postanowienia, protokoły przeszukań. Całość ułożona w idealnym porządku, poprzedzielana pocztowymi potwierdzeniami nadania. W drugim, pękatym segregatorze, listy od Roberta z więzienia. Wszystkie ponumerowane. Pierwszych kilkunastu nie ma, bo zatrzymała je prokuratura. W kolejnych całe fragmenty są zamazane. Podobno Robert ujawniał w nich informacje ze śledztwa. Są napisane dużymi, drukowanymi literami, pewnie po to, żeby starszym rodzicom łatwiej było je czytać. Nie ma błędów. Józef wypożyczy mi najpierw jeden segregator, potem drugi i poprosi przy tym, aby żaden dokument przypadkiem nie zmienił swojego położenia względem innych. Następnie na stoliku ląduje album ze zdjęciami. Rodzice Józefa, Matylda i Antoni Janczewscy, siedzący na fotelach, jakby wypożyczonych z Wawelu, w salonie ociekającym złotem. Na ścianach wymyślne świeczniki, obrazy świętych w bogato zdobionych złotych ramach, wielkie lustra. W stylizowanych na Ludwika XVI komodach zastawy obiadowe, na meblach rzeźby aniołów. Na kolejnym zdjęciu upozowana na gejszę Matylda gra na pianinie, czemu przysłuchuje się wpatrzony w nią odziany w złotą kamizelkę małżonek. Następne zdjęcie. Żona Józefa w welonie ślubnym. Piękna, przyznaje. Kolejne Józef na spotkaniu autorskim w Wiedniu, podczas którego wręczane są mu złote medale. Kilka zdjęć Roberta. Na wszystkich siedzi z poważną miną. Ma krótko ostrzyżone, ciemne włosy i okrągłą twarz. Na nosie prostokątne okulary w ciemnych oprawkach. Umięśniona sylwetka dziwnie kontrastuje z ładną, trochę dziewczęcą twarzą. I te smutne, ciemne oczy, w których widać mieszaninę żalu, niechęci i bezgranicznego cierpienia. Rankiem 4 października 2017 roku pogoda jest kiepska. W Krakowie pada przelotny deszcz i wieje zimny wiatr. W południe temperatura dochodzi do kilkunastu stopni, ale niebo jest dalej zachmurzone. Później znowu się ochładza. Przed 3:00 po południu na ulicy Trynitarskiej w dzielnicy Kazimierz stoi kilkanaście samochodów. Niektóre to nieoznakowane radiowozy. W jednym z nich, furgonetce koloru niebieski metalik, funkcjonariusze z Brygady Antyterrorystycznej obserwują okolice. Na ulicy są rozstawione profesjonalne światła, jakby zaraz miało zacząć się przedstawienie. Nagle antyterroryści naciągają na twarze kominiarki. Technik policyjny z tylnego siedzenia nagrywa ich rozmowę. Prowadzi rower? Jest. Teraz. Nieoznakowany radiowóz włącza syrenę i gwałtownie rusza. Stojący na ulicy dźwiękowiec jakiejś telewizji z mikrofonem na tyczce ucieka spod kół. Auto z piskiem opon podjeżdża przed klatkę niepozornego PRL-owskiego bloku. Stoją tu już dziennikarze i kilkunastu zamaskowanych policjantów. Trzech kryminalnych przyciska do szyby drzwi wejściowych Roberta Janczewskiego, który nie stawia żadnego oporu. Obok dwóch kolejnych policjantów w kominiarkach Moro osłania akcję. Trzymają ręce na broni, na wypadek gdyby mężczyzna nagle wyjął spod szarej puchówki kałasznikowa i rozpoczął ostrzał. Robert Janczewski ma rozłożone po bokach ręce. Z pomarańczowo-czarnym plecaczkiem wygląda jak rozpłaszczona na szybie wielka mucha. Obok stoi jego oparty o ścianę budynku rower. Całą akcję nagrywają podekscytowani operatorzy i dźwiękowcy telewizyjni stojący tuż za policjantami. Niebieski van, który przed chwilą pędził ulicą Trynitarską, zatrzymuje się obok zbiegowiska. Siedzący w nim antyterroryści wyskakują z auta i podchodzą do unieruchomionego Roberta. Technik filmuje zakładanie mu kajdanek, do których jest przymocowany gruby łańcuch. Antyterroryści odwracają mężczyznę i na żelaznej smyczy prowadzą do wana. Gdy oglądam później filmik z tej akcji, zastanawiam się, jaki był cel tej szopki. Po co ściągnięto Brygadę Antyterrorystyczną, skoro zatrzymania dokonali kryminalni? W jakim celu policyjny van pędził na sygnale ulicą Trynitarską, skoro nikogo nie ścigano? Odpowiedź na te pytania wydaje się oczywista. Celem było nagranie efektownego filmiku, który później rzecznik policji wyśle do wszystkich redakcji. Tymczasem antyterroryści z włączonym kogutem jadą przez miasto i kawalkadą wjeżdżają przed budynek Komendy Wojewódzkiej Policji. Tu Robert Janczewski dostaje łańcuch na nogi. Policjanci sprawdzają go detektorem metalu. Coś piszczy. Przeszukują go. Znajdują klucze do mieszkania. Wjeżdżają windą na piętro komendy. Eskortowany przez 5 policjantów skuty mężczyzna małymi krokami posuwa się do pokoju przesłuchań. Siada na krześle, czeka. W tym samym czasie Maria Janczewska, kompletnie nieświadoma tego, co się dzieje przed blokiem, zabiera się do jakiejś domowej pracy. Nagle ktoś dobija się do drzwi. Pewnie jakieś łazęgi, myśli. Przecież to nie do mnie, a Robert wyszedł. Otwiera drzwi, widzi policjantów. Oznajmiają zdumionej kobiecie, że zabierają ją na komendę na przesłuchanie. Syna wywabili podstępnie, opowiada Maria. Najpierw przyszedł dzielnicowy i przyniósł zawiadomienie, że ma wziąć okulary i stawić się na ulicy Grzegórzeckiej do badania. Więc syn zabrał całą teczkę papierów, bo może to w sprawie renty. No bo o co innego by im chodziło? Wywabili go na dół, a tam już czekali policja, pełno dziennikarzy i zrobili pokazówkę na całą ulicę. Na komendzie Maria dowiaduje się, że jej syna aresztowano. Jest oszołomiona. Ktoś ją rewiduje, pyta, czy nie ma ostrych narzędzi, tasaka, peruki. Peruki? Dziwię się, gdy mi to opowiada. No, żeby się maskować, tłumaczy, bo jako współwinna na pewno się maskuje. Prowadzą ją do pokoju. Prokurator, przesłuchanie. Co chwilę mi się odgrażał, wspomina Maria, bo ja z tego wszystkiego zapominałam różne fakty, plątałam się, więc on mi mówił, że za fałszywe zeznania grozi mi 8 lat więzienia. Pytania prokuratora latają w pokoju jak pociski. Czy znalazła pani jakieś ślady na podłodze? Czy były szczątki ciała lub skóry? Czy były ślady krwi? Czy miała pani maszynę do szycia, jak wróciła z Kanady? Czy coś pani szyła Robertowi? Czy Robert umie szyć? Czy się przyglądał, jak pani szyje? Na koniec śledczy mówią. Pani już do domu nie wróci. Proszę dać klucze. I proszę wyrazić zgodę na opuszczenie mieszkania, bo gdzieś panią musimy umieścić. Wywożą Marię tak, jak stoi, do domu pomocy społecznej przy ulicy Helclów w Krakowie. Spędzi tam prawie 3 miesiące. Zgodziłam się, bo byłam w takich nerwach. Poza tym gdzie indziej bym poszła. Prosto z komendy zawieźli panią do domu opieki społecznej? Upewniam się. Tak, tak było. Maria ciągle się denerwuje. A miała pani jakieś rzeczy osobiste, ubrania? Nic. Tak mnie przerazili masa tych chłopów i ten prokurator zamaskowany, że nic z sobą nie zabrałam. Dopiero po długim czasie dostałam jakieś majtki i rajtki, małe biustniki, sweterek i jakąś szmatę mi policjantka przyniosła, bo nie wiedziała, co jest na mnie dobre. Butów nie miałam, czapki nie miałam, szalika nie miałam, wszystko trzeba było kupić. Tego samego dnia wieczorem rozgrywa się 3. scena spektaklu. 11 policjantów przychodzi do mieszkania Józefa. Do dziś dźwięczą mu w uszach ich słowa. Czy pan wie, że pana syn jest aresztowany? A czy pan wie, że chodził na cmentarz i zostawił tam 2 listy pisane własną krwią? A czy pan wie, że znaleziono notes, w którym było 160 adresów różnych kobiet? Ojcu Roberta włosy jeżą się na głowie. Kompletnie baranieje. Policjanci wchodzą w butach na dywany, ciągną wielkie maszyny. Jeżdżą nimi po ścianach, przesuwają meble. Janczewski z nerwów. Musi do toalety. Jeszcze nie kończy, a funkcjonariusz już otwiera drzwi i patrzy. Funkcjonariusze zabezpieczają 31 pozycji, w tym jego komputer i telefon komórkowy, części od zegarków, baterie, kamyki montowane w bransoletkach, aparat fotograficzny. Kolejnego dnia znowu przychodzą i zabierają cholewę buta, w którym chodziła na grzyby jego znajoma. Telefon i uszkodzony komputer oddadzą mu po kilku miesiącach. Gdy trwa rewizja mieszkania, policyjny filmik z zatrzymania Roberta ogląda cała Polska. Cela jasnożółta. 5,5 na 5,5 kroku. Potężne kraty, stół maleńki, stołek, łóżko wąskie, twarde sienniki żelazne, umywalka, kibel. No i takie życie. Ile razy człowiek wychodzi za kratę z celi, jest procedura. Przychodzą strażnicy. Zdejmuje się bluzę czerwoną, spodnie czerwone, skarpetki, klapki. Bluzę więzienną popielatą sprawdzają wykrywaczem do metalu. Dostaje się bluzę więzienną popielatą, zdejmuje się majtki i kuca, a majtki są sprawdzane detektorem, wykrywaczem metalu. Gdy się idzie do łaźni, wszędzie kamery, bierze się ręcznik, majtki zapasowe czyste, szamponik. Wychodząc z tyłem z celi przy murze, głową do ściany. Nie wszyscy, ale niektórzy biorą człowieka za ręce, skute z tyłu, po bokach obydwaj naciskają tak, że głowę ma się na wysokości kolan i tak się idzie. A jak nie na łaźnie, to jeszcze w butach bez sznurówek. Na golenie się jest wyznaczony czas. Rozkucie, rozbieranie, golenie się maszynką jednorazową w poniedziałki i czwartki. Na tempo prysznic, mycie głowy, wycieranie się, ubieranie się. Wszystko ma zająć 10 minut, bo już następny czeka. Zakuwanie, otwieranie drzwi, dwaj po bokach, blokada rąk, nacisk na barki, głowa do kolan i do celi. 19 lat wcześniej, w czwartek, 12 listopada 1998 roku, Katarzyna jak każdego ranka wygląda przez okno. Ohyda. Niebo zakryte chmurami, pada deszcz ze śniegiem. Mroźny wiatr dosłownie czuć przez szybę. Dziewczyna wzdycha. Podchodzi do półki z kasetami. Queen, Sheryl Crow, Kate Bush, Enya, Peter Gabriel, Genesis. Co by tu puścić? Może Kate Bush. Pasuje do sennego, ciemnego, deszczowego dnia. Kasia wsuwa kasetę do magnetofonu. Łagodne dźwięki rozlewają się po pokoju. Wkłada granatowy welurowy golf i czarne dżinsowe spodnie. Patrzy w lustro. Krytycznym spojrzeniem omiata swoje krągłości. Wciąga brzuch. W końcu wyjmuje sweter ze spodni. Tak jest lepiej. Przenosi wzrok na rozjaśnione, kręcone kosmyki włosów. Ładnie podkreślają błękit oczu. Kasia niepewnie uśmiecha się do swojego odbicia w lustrze. W przedpokoju zakłada długą, granatową, sztruksową kurtkę, zapina ją na metalowe klamry. Nogi wsuwa w czarne trzewiki, na plecy zarzuca czarny, skórzany plecak. Idę na zajęcia! Krzyczy w stronę kuchni. A śniadanie? Słyszy głos matki. Nie jem, odpowiada. Pamiętaj o lekarzu wieczorem. Kobieta wychodzi do przedpokoju, patrzy zatroskana na córkę. Pamiętam, mówi Kasia i zamyka za sobą drzwi. Wychodzi z bloku, idzie na przystanek. Zimno, siąpi, mocniej otula się kurtką. O 6 wieczorem Bogusława, matka Katarzyny, stoi przed przychodnią na osiedlu uroczym na Nowej Hucie. Czeka na córkę. Dziewczyna ma umówioną wizytę u lekarza. O tej porze roku jest już ciemno. Robi się coraz chłodniej. Bogusława rozgląda się nerwowo, ale córka nie nadchodzi. W końcu zaniepokojona wraca do mieszkania. Kasia? Nawołuje od progu. Zagląda do wszystkich pokoi. Pusto. Sprawdza w notesie numery do koleżanek córki. Podnosi słuchawkę telefonu stacjonarnego. Dzień dobry, Ulu, tu mama Kasi. Jest może u ciebie? Umówiłam się z nią w przychodni, ale nie przyszła. No dobrze, dziękuję. Bogusława rozłącza się, wykręca kolejny numer. Ania? Dzień dobry, tu mama Kasi. Nie ma jej przypadkiem u ciebie? Nie wiesz, gdzie może być? No nic, jakby zadzwoniła albo przyszła, daj znać, dobrze? Późnym wieczorem matka Katarzyny idzie na komisariat policji. Przez szybę mówi do dyżurnego. Córka do tej pory nie wróciła do domu. Nigdy wcześniej jej się to nie zdarzało. Ile ma lat? 23. Musicie jej szukać. Ma pani jej zdjęcie? Proszę podać rysopis. Bogusława wyjmuje z torebki fotografię Kasi. Dziewczyna ma na niej lekko kręcone, farbowane blond włosy. Jest dość wysoka, ma 170 cm wzrostu. Studiuje religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jak była ubrana? Pyta policjant. W granatową kurtkę i granatowy golf. Do tego czarne spodnie i czarne trzewiki. Policjant zapisuje. Przyjmę zgłoszenie, ale wie pani, córka jest dorosła. Może gdzieś pojechała, do rodziny, do koleżanki. Wszystkich już obdzwoniłam. Musi pani czekać. Bogusława nie może zasnąć. Stoi w oknie, w ciemności próbuje wypatrzyć sylwetkę córki. Rano jest już pewna, że stało się coś złego. Przed południem idzie do Dominikanów na Starym Mieście. Działa tu ośrodek informacji o nowych ruchach religijnych i sektach. Zakonnicy podpowiadają Bogusławie adresy, które powinna sprawdzić, ale nigdzie nie ma Kasi. Kobieta miota się. Chodzi po całym mieście i wypytuje o córkę. W końcu ktoś jej podpowiada, żeby poprosiła o pomoc Grzegorza Bohosiewicza, prywatnego detektywa, który ma biuro nieopodal ulicy Bydgoskiej. Jest byłym bokserem Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków i byłym kapitanem milicji z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Policji zwanej Biały Domek. Tę informację warto zapamiętać, bo być może detektyw nie trafił do tej sprawy przypadkiem. Bohosiewicz przyjeżdża do mieszkania Bogusławy. Chce zobaczyć pokój jej córki. Naprzeciwko wejścia znajduje się klasyczna PRL-owska meblościanka. Na półce kasety magnetofonowe i książki. Wyjmuje kilka, ogląda. Lubi fantastykę. Zwraca się do Bogusławy. Kobieta kiwa głową. Detektyw przegląda leżące na wierzchu kasety Grateful Dead. Przegrywane. Jeździła na giełdę płyt do Akademika na Bydgoskiej. Pod przewiązkę? Chyba tak. Detektyw zagląda do szafy. Widzi, że nie ma w niej zbyt wielu ubrań. Te, które wiszą, są ciemne. Czarne, brązowe, granatowe. Niczego nie brakuje? Nie, tylko tego, co założyła. Bohosiewicz siada na krześle przy biurku. Proszę mi opowiedzieć o córce. Cóż, jest raczej zamknięta w sobie, skryta, wycofana. Ostatnio trochę zagubiona. Nie wiedziała, co chce robić w życiu. Szukała, miotała się. Bogusławie głos grzęźnie w gardle. Gdzie spędzała czas? Chodziła na zajęcia z religioznawstwa do Kolegium Broskianum przy Grodzkiej 52. Lubiła spotkania w dyskusyjnym klubie filmowym przy kinie Pasaż. Czasem odwiedzała sklep muzyczny przy Szpitalnej, księgarnię hetmańską przy Rynku Głównym. Detektyw zapisuje wszystko w notesie. Miała chłopaka? Nie, chociaż ostatnio zafarbowała włosy. Była na diecie. Może kogoś poznała. Bogusława wzrusza ramionami. Nikogo mi nie przedstawiła. Była taka mądra, oczytana. W szkole nigdy nie miała problemów z nauką. Powie potem dziennikarzom. Była dla mnie intelektualnym partnerem. Potrafiłyśmy długo rozmawiać o przeczytanej książce, filmie, sztuce teatralnej. Kochała góry, razem tam jeździłyśmy. Była taka spokojna, nieagresywna, przyjazna. Nikomu nic złego nie zrobiła. Religioznawstwo. To trzeci kierunek studiów Katarzyny. Po liceum wybiera psychologię. Pewnie dlatego, że taki zawód wykonuje jej matka. W 1994 roku przez błąd systemu informatycznego na ten kierunek dostaje się ponad 300 osób zamiast kilkudziesięciu, między nimi Maciej Sztur. Przez pierwszy rok trwa odsiew studentów. Katarzyna rezygnuje po semestrze. Nie podchodzi do któregoś egzaminu i skreślają ją z listy. Na uczelni utrzymuje kontakt tylko z jedną koleżanką. Włóczy się z nią po muzeach i wystawach. Przyjaciółka jest zaskoczona, że Kaśka w ogóle nie zna swojego miasta, mimo że mieszka w nim od dziecka. Poza znajomą ze studiów, Kasia ma jeszcze dwie koleżanki z liceum. Urszula E. pracuje dziś w krakowskim sądzie rejonowym jako referentka. Anna G. jest nauczycielką angielskiego. Próbuje z nimi porozmawiać, ale żadna się na to nie zgadza. Reakcja Anny jest wręcz paniczna. Jakby się czegoś bała. Po rezygnacji z psychologii Katarzyna zdaje na historię. Tu też nie zagrzewa długo miejsca i przenosi się do szkoły pomaturalnej. W październiku 1998 roku zaczyna studiować religioznawstwo. Zawsze siada w ostatniej ławce. Na wykładowcach robi wrażenie zamkniętej w sobie. Dziewczyna jest przygnębiona i apatyczna od śmierci ojca. Kilka lat wcześniej wybrała się z nim na wspólną wędrówkę po górach. Podczas wspinaczki mężczyzna poślizgnął się i uszkodził kręgosłup. Po wypadku zaczął poważnie chorować. Zmarł w 1996 roku. Kasia obwinia się o jego śmierć. W chwili najgorszego nastroju próbuje odebrać sobie życie. Staje na moście, ale nie skacze. 11 grudnia 1997 roku przychodzi do domu brudna i mówi mamie, że jakiś facet ją zgwałcił pod mostem grunwaldzkim. Mija kilka kolejnych dni, ale Kasia nie wraca do domu. Bogusława odkrywa, że od 3 tygodni nie chodzi na zajęcia. Co wtedy robi? Raczej nie spaceruje po mieście. Jest późna jesień, zimno, często pada. Może pracuje? Na przykład w Instytucie Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Kopernika 7. Dziennikarz Onetu Dawid Serafin napisze wiele lat później. Według relacji Kasia miała zostać w nim zatrudniona jako sprzątaczka. Kto i dlaczego miał pomóc jej znaleźć pracę, nie wiadomo. Pokazujemy zdjęcie kilkunastu pracownikom, którzy pod koniec lat 90. byli zatrudnieni w instytucie. Rozpoznają postać, jednak pod imieniem Agnieszka. Śledczy uznają potem, że te 3 tygodnie to prawdopodobnie był okres jej znajomości ze sprawcą. Maria Janczewska, matka Roberta, to niska kobieta o siwych włosach spiętych w gładki kok. Jest ubrana w spódnicę i obcisłą bluzkę odsłaniającą ramiona. Ma mocny makijaż i dużo biżuterii. Ręce i nogi całe w ranach po nerwowym drapaniu. Spotykamy się w trójkę. Razem z jej byłym mężem w mieszkaniu przy ulicy Trynitarskiej. Józef Janczewski tym razem jest ubrany w koszulkę i dresowe spodnie, bo właśnie przyjechał naprawić Marii kran. Opowiada, co się działo po odwiezieniu jej do domu pomocy społecznej. Była w bardzo złym stanie. Oni ją kąpali, myli, czesali, przebierali, bo leżała jak bezwładna. Tylko w ścianę patrzyła. I być może to, że przychodziłem niemal dzień w dzień, podtrzymywało ją na duchu. No jasne, że tak, przytakuje kobieta. Po kilku dniach przyjeżdża po nią radiowóz. Policjanci zabierają ją w jakieś miejsce, gdzie długo czekają na prokuratora. Wreszcie przyprowadzili mnie tutaj. Całe schody były zastawione dryblasami w tych białych uniformach. Prokurator mówi, żebym otworzyła drzwi, a przecież oni mieli klucze. Prokurator Tomasz Dudek, delegowany z prokuratury okręgowej w Krakowie do krakowskiego wydziału prokuratury krajowej, wręcza kobiecie postanowienie o żądaniu wydania rzeczy. Maria czyta. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego i uzyskanych w toku niniejszego postępowania informacji stwierdzono, iż osobą mogącą posiadać wiedzę lub przedmioty mające znaczenie dla niniejszego postępowania lub mogącą być związaną z powyższym czynem jest Maria Janczewska, matka podejrzanego Roberta Janczewskiego. Maria pyta prokuratora, jak można zabić kogoś, kogo się nigdy nie znało ani nie widziało na oczy. Ale śledczy jest niewzruszony. Ekipa techników wchodzi do mieszkania, a Janczewska zostaje odwieziona z powrotem do ośrodka. Mogłam sobie zabrać jakieś rzeczy, ale nie myślałam o tym, opowiada, bo byłam pod taką presją psychiczną, że w ogóle nie wiedziałam, jak się nazywam. Później Maria dostanie pismo informujące, że czynności procesowe w miejscu jej zamieszkania prowadzone były od 4 października, czyli od zatrzymania Roberta do 20 listopada 2017 roku. Po co więc 10 października policjanci wieźli kobietę do mieszkania? Nie wiadomo. Śledczy zaczynają poszukiwanie śladów zabójstwa. Nikt im nie patrzy na ręce, bo Maria jest w domu pomocy społecznej, a na udział Józefa w przeszukaniu się nie zgadzają. 11 października policja przywozi do mieszkania zakonnika wskazanego przez Janczewską, ale ten szybko wraca do swoich obowiązków. Tu była piękna tapeta, bardzo droga. Zerwali. Janczewscy oprowadzają mnie po mieszkaniu. Wykładziny robiliśmy razem, Robert mi pomagał. Zerwali i zabrali. Potem zerwali też płytki PCV, które były pod wykładzinami. Na podłogach zostaje goły beton. Na ścianach widać cegły. Łazienkę też skuli do betonu? Pytam Marię. Wszystko do betonu, potwierdza. Wannę, muszle, toaletę, całe wyposażenie. Wszystko to wywieźli dużymi autami. W pokoju Roberta zostają tylko kanapa, rower, 2 figurki świętych, a na ścianie w złotych ramkach zdjęcie ślubne Marii. Prokurator zabiera niemal wszystkie ubrania. Nawet moje majtki, które były w nakastliku w łazience, zostały zabrane. Do badania, opowiada kobieta. Śledczy zabezpieczają jej kapelusze, lisie ogony, igły, nici, nożyczki, całą szufladę biżuterii srebrnej i sztucznej, noże, modlitewniki, encyklopedie, książki religijne, fotografie i obrazy. Najpierw zabrali taśmy magnetowidowe, a później przyszli z nakazem prokuratora i zabrali magnetowid. Przypomina sobie Józef. Wszystko trzeba było kupować. Unosi się matka Roberta. Któryś z policjantów się wygadał, że było ponad 500 pozycji. Zarekwirowane zostają wszystkie klucze, w tym do skrzynki pocztowej i wiaty śmietnikowej. Józef nie może wejść do mieszkania. Funkcjonariusze siedzą przed blokiem dzień i noc i pilnują. A przecież do skrzynki przychodziły rachunki za mieszkanie, które trzeba było zapłacić. Bulwersuje się Janczewski. Józef boi się, że gazownia, która jest właścicielem bloku, wypowie Marii lokal. Po ciemku zakrada się do klatki i szybko, najciszej jak potrafi, przez wąski otwór w skrzynce wyjmuje wszystko, co zdoła. Ostatniego dnia przeszukania śledczy zabezpieczają jeszcze obrączkę ślubną matki Roberta. Zawołali nas, jak wszystko było rozkopane, zrujnowane, opowiada Maria, żebyśmy powiedzieli, co chcemy, żeby kupili. Policjanci wiozą Janczewskich do Leroy Merlin w krakowskiej galerii Bonarka i każą im wybrać asortyment. Dali nam najgorszy, nie to, co powiedzieliśmy, narzeka Józef. Następnie prokuratura wynajmuje kilku Ukraińców, żeby doprowadzili gruzowisko do porządku. Podłogi położyli, wymalowali, relacjonuje dalej Józef. Jeszcze musiałem poprawiać po nich. Po prawie 3 miesiącach śledczy oddają im jeden komplet kluczy. Maria wciąż jest w ośrodku przy ulicy Helclów. Józef przez 3 dni sprząta. Szkoda gadać, ile było roboty. Denerwuje się. Myłem, odkurzałem, meble przesuwałem. Maria wraca do mieszkania przed świętami Bożego Narodzenia 2017 roku. Śniadania, kolacje. Rano pół chleba, wieczór pół chleba. Rano odrobina margaryny Kasia, wieczorem kawałeczek margaryny na 10 kromek chleba. Rano herbata plus trochę cukru, który wygrzebuje z miski palcem, na koniec jako przysmak. Potem przez resztę dnia już herbata gorzka. Jedzenie i picie 3 razy dziennie. Obiady typowo więzienne. Je się, żeby nie być głodnym i przeżyć. Rewizje każdego dnia 2 do 4 razy dziennie do naga. W celi było tak strasznie duszno, że można było z niedotlenienia zemdleć. Za kartkę okolicznościową dziękuję ci, mama, pięknie to napisałaś. Niech cię Bóg chroni, niech cię wyzwoli twój duch mimo krat, kajdan i łańcuchów. Jest wolny i nic go spętać nie może. Bogusława rozwiesza ogłoszenie ze zdjęciem zaginionej córki i swoim numerem telefonu w sklepie muzycznym Rock Service przy Szpitalnej 7, kinie Pasaż, na drzwiach Wydziału Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i gdzie tylko się da. Pewnego dnia dzwoni telefon. Kobieta szybko podbiega do aparatu, odbiera. Twoja córka szlaja się po pubach w Zakopanem, oznajmia męski głos. Rozmówca chce się spotkać z Bogusławą na krakowskim rynku. Matka dzwoni do detektywa, mówi mu o telefonie, ale ten odradza jej spotkanie, twierdząc, że najpewniej ktoś próbuje wyłudzić od niej pieniądze. Jak powie potem sam Bohosiewicz, mimo wątpliwości obserwował umówione miejsce, ale informator się nie pojawił. Niedługo później mężczyzna ponownie telefonuje do Bogusławy. A jednak pani nie przyszła, ogłasza, po czym odkłada słuchawkę. Matka Kasi mówi policjantom o tajemniczych telefonach. Cała sytuacja wydaje jej się dziwna. Śledczy ustalają tylko, że mężczyzna dzwonił z budki telefonicznej w centrum Krakowa. Notka o zaginięciu Katarzyny ukazuje się w Dzienniku Polskim. Według gazety 5 dni przed Kasią zniknęła też inna studentka, Kinga W. 23-latka dopiero co rozpoczęła studia zaoczne na Wydziale Marketingu i Zarządzania w Akademii Górniczo-Hutniczej, a jednocześnie pracowała w sklepie przy ulicy Solskiego. Tydzień przed zaginięciem wzięła urlop, a po nim nie pojawiła się ani w pracy, ani w domu. Kinga jest podobnego wzrostu co Kasia. Ma ciemne włosy do ramion i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w zielone dżinsy, flanelową koszulę w zieloną kratę i czarny, obszerny płaszcz. Na głowie miała niebieską, jedwabną chustkę w kwiaty. Co ciekawe, dziewczyny mieszkają przy sąsiadujących ulicach. Kasia przy Lublańskiej, a Kinga przy Strzelców w Krakowie. Są w tym samym wieku. Usiłuję się dowiedzieć, jak potoczyły się losy Kingi. Pytam rzeczniczkę Akademii Górniczo-Hutniczej, czy dziewczyna ukończyła studia. Anna Żmuda-Muszyńska odpisuje, że osoby o takim nazwisku nie było na liście studentów. Być może zrekrutowała się na akademię, ale nigdy nie rozpoczęła nauki. Z całą pewnością w październiku 1998 roku nie wróciła na uczelnię. Próbuję więc się dowiedzieć od rzecznika małopolskiej policji, jak zakończyły się poszukiwania Kingi. Młodszy inspektor Sebastian Gleń informuje mnie, że przeprowadzone żmudne sprawdzenia wykazały, że archiwum KWP w Krakowie nie dysponuje w swoich zasobach żadną dokumentacją na temat poszukiwań Kingi W. Po kilku kolejnych miesiącach Komenda Miejska Policji w Krakowie ustala, że poszukiwania Kingi zostały zakończone 16 grudnia 1998 roku, bo kobieta powróciła do domu. Nie udaje mi się tego potwierdzić. Józef jest jedynakiem. Przychodzi na świat w Czerniowcach, wówczas w Rumunii. Jego starsza siostra Lidia umiera jako niemowlę, zanim jeszcze Józek się urodzi. W czasie wojny rodzina ukrywa się przed Niemcami w małej miejscowości wśród gór. To miejsce chłopak zapamięta jako scenerię pierwszego lania, które dostaje od ojca. Kiedyś zimą rodzice powiedzieli mi, że mam leżeć w łóżeczku, oni idą szukać roboty. Nie wolno mi było wstawać, gdyż się przeziębię. Pozostawili mnie w ciemnym i zimnym pomieszczeniu. Kiedy wyszli, bardzo się bałem. Podsunąłem taboret i przez okienko w drzwiach zobaczyłem, jak rodzice, idąc z gęsiego, krętą wąską ścieżką w odgarniętym śniegu, oddalają się coraz bardziej. Zacząłem krzyczeć, walić piąstkami w drzwi i wołać – mamo, tatusiu! Ojciec zawrócił, wyciągnął pas ze spodni i bardzo mnie zbił za nieposłuszeństwo. Powiedział Marsz do łóżka. I wyszedł. Po wojnie cała rodzina przeprowadza się do Bydgoszczy. Ojciec Józefa, Antoni, zaczyna tu pracować jako zegarmistrz. Pewnego dnia chłopak dostaje od ojca kulę z kości słoniowej, którą rzuca po chodniku. Raz robi to tak niefortunnie, że wybija szybę sklepową. Za karę dostaje od ojca solidne lanie. Kiedy indziej próbuje wyłowić łódeczkę z papieru pływającą w studzience, ale zamiast tego sam wpada do wody. O mało nie tonie, ale nie czyni go to mniej winnym. Za nieposłuszeństwo nie bawił się w pobliżu sklepu ojca, znów obrywa baty. Kolejne cięgi zbiera w Lednicy Dolnej koło Wieliczki, dokąd rodzina kolejny raz się przeprowadza. Na przykład za to, że biega boso po rynsztoku czy sika z okna do ogrodu. Za to ostatnie przewinienie ojciec strzela go w ucho, drugie wykręca i mocno kopie. Na koniec Józek musi przeprosić oboje rodziców, całując ich w rękę. Od babci dostaje pięścią w nos, aż puszcza mu się krew za zaglądanie jej pod spódnicę. Po kilku latach pracy w Wieliczce ojciec Józefa kupuje od pośrednika pożydowską kamienicę przy Zamkowej 5, tuż przy rynku. Budynek ma wspólną ścianę z parafią, przy której stoi zabytkowy kościół świętego Klemensa. Janczewscy zajmują jedno z mieszkań w kamienicy. Urządzają je na bogato. Od potomkini hrabiów miczyńskich nabywają meble do salonu w stylu Ludwika XVI, które zostają odrestaurowane, pokryte 24-karatowym złotem i nowymi chińskimi brokatami. Do sypialni kupują secesyjne łóżko w kolorze kości słoniowej, a do kuchni olbrzymią jadalnię z rzeźbami z okresu międzywojennego. Mieszkanie zaczyna przypominać muzeum. Pochodzę z domu, w którym nie wolno mi było niczego ruszyć, bo mogę zepsuć, bo może mi wypaść z ręki, opowiada Józef. W wielkim mieszkaniu nie miałem swojego kąta, najwyżej parapet. Byłem karany za najmniejsze przewinienia. Oprócz zegarków Antoni naprawia też monstrancje i relikwiarze. Wykłada pieniądze na chorągiew kościelną i przebudowę głównego ołtarza. Ofiarowuje parafii wielki zegar, który stanie w kościelnej nawie. Był bardzo dobrym zegarmistrzem. Tu w Wieliczce był najlepszy, opowiada mieszkanka miasteczka Maria Gawęda. Pamiętam też, że miał piękną wystawę zegarów w dużym salonie na parterze kamienicy. Te zegary zwracały uwagę. Wszyscy je oglądali. Ojciec Józefa zajmuje się też złotnictwem. Skupuje od miejscowej ludności złoto zostawione przez Żydów i wytwarza z niego obrączki. Jego żona Matylda nigdzie nie pracuje. Maria Gawęda pamięta ją jako mocno wymalowaną, podobną do cyganki kobietę, która mówiła po polsku z dziwnym akcentem. W okrutnych metodach wychowawczych Matylda nie ustępuje mężowi. Józef po latach wspomni. Pewnego dnia odkryłem, że krople wody wyciekające spod pokrywki, kapiąc na rozpaloną do czerwoności blachę pieca kuchennego, podskakują sycząc, by po chwili całkowicie zniknąć. Więc naplułem na blachę, uzyskując podobny efekt. Mama to zauważyła i powiedziała, nie pluj, a ja znów. A mama, nie pluj, bo będziesz miał pryszcze na ciele. A tylko się odwróciła, to ja znów. Jednym doskokiem znalazła się przy mnie, złapała moją rękę, otworzyła drzwiczki piecyka i włożyła moją rękę w żar. To były ułamki sekund. Sparzoną rękę nasmarowała olejem i kazała trzymać pod zimną, bieżącą wodą. Więcej nie plułem. I doda. Matka była hochsztaplerem, lubiła w życiu grać komedię, śpiewając w kościele zawsze wyprzedzała kontynuowaną melodię o 1/16 wartości nuty, tym samym jakby intonując. Codziennie gorąco modliła się w kościele przed różnymi ołtarzami, ale wychodząc na zewnątrz gardziła ludźmi gminu. Owszem, wspomagała biednego przy kościele, co robił też bardzo często ojciec. Ale już chwilę potem, nie stojąc w kolejce, pchała się do lat sklepowych, żądając natychmiastowej obsługi. Tu się wykłócała, przy tym kalecząc język polski. Mówiła, ja z chamami stać nie będę. Bywało, że ojciec tuszował sprawę. Bywało, że wrogość ludzka i na mnie była przelewana, kiedy jej towarzyszyłem. Idąc z matką do sklepu i wiedząc już, jak się zachowa, ukradkiem wychodziłem przed sklep i czekałem. Ale wtedy matka wychodziła i dostawałem po twarzy, że jej nie broniłem. Raz, gdy Józef choruje na szkarlatynę, rodzice zostawiają go samego i zabraniają mu wychodzić z łóżka. Chłopakowi się nudzi, więc wymyka się po baśnie Andersena. W tym momencie wszedł tata i zobaczył, jak wskakiwałem do łóżka. Sprał mnie pasem. Do bicia zawsze byli skorzy, ale żeby pomyśleć, że trzeba pozostawić mi nocnik koło łóżka, nie pomyśleli. Wspólne ubikacje były na ganku za drzwiami wejściowymi. Zachciało mi się siusiu. Długo ich nie było. Obok łóżka leżała kolorowa puszka po sardynkach. Tak bardzo mi się chciało, że nasikałem do puszki, a co się nie zmieściło, wypiłem. Bałem się wyjść z łóżka, by poszukać nocnika. W pierwszej klasie starsi chłopcy dokuczają Józefowi i go biją. Wołają za nim. Rumun, burżuj, co tu robisz? Koledzy strzelają do niego z łuku strzałami, na których są zaostrzone groty z drutu. Józek to było takie enfant terrible. Chodził po ulicy i śpiewał. Opowiada Maria Gawęda. Ciągle miał konflikty w szkole, podobno go wyśmiewali. Dziwak z niego był. Pewnego dnia syn nauczycielki szepcze coś kolegom. Ci dopadają Józka, przyciskają go do ławki i chcą mu zdjąć spodnie. Chłopak wyrywa się i spuszcza łomot prowodyrowi. Gdy ten idzie na skargę do matki, nauczycielka wywołuje Józka na korytarz i tak mu przykłada w twarz, że ten upada na kosz na śmieci. W starszych klasach podstawówki Józef słabo się uczy. Wie, że po wywiadówce ojciec go zbije, więc ze strachu chowa się u cioci. Po latach będzie wspominał. Ciocia mnie uspokoiła, dała jeść i położyła spać u siebie. Tata mnie szukał po ulicach, a potem przyszedł do cioci. Ciocia prosiła, by mnie nie budził. On mnie zerwał z łóżka i zaczął bić. Ciocia stanęła w mojej obronie, więc jak ją pchnął, to osunęła się po ścianie. Chwycił mnie za ucho i prowadził przez centrum Wieliczki do mieszkania. Tam kazał mi zdjąć spodnie, przywiązał mój tyłek do taboretu i lał pasem, a ja z taboretem fikałem koziołki. Potem pod pretekstem, że jestem chory, nie ćwiczyłem na gimnastyce, bo widzieliby krwawe i sine ślady po pasach. To byłby straszny wstyd. Kiedy indziej za to, że się spóźniłem, rozsypał gwoździe do papy na ziemi. Mnie kazał klęczeć na nich i jeszcze trzymałem 12-litrowy gar pełen wody nad głową w wyprostowanych rękach. Ręce mi zaczęły mdleć. On w tym czasie siedział obok i trzymał pas na kolanach. Mama lepiła obok pierogi. Więc jak próbowałem oprzeć gar na głowie, uderzał mnie mocno pasem po plecach, woda się wylewała, lecz znów podnosiłem gar. Po 10 minutach, kiedy wstałem, to jakby gwoździe wrosły w kolana. W domu panuje system kumulacji przewinień. Za niegrzeczną odpowiedź matce Józek dostaje 2 pasy. Za dwóje w szkole, niepunktualność, kłamanie 5 pasów. W którąś sobotę suma kar wynosi 78. Mama poszła do kościoła, tata do zakładu. Miałem przygotować miejsce kaźni, odsunąć stół i krzesła kuchenne. Nadszedł ojciec. Kazał się rozebrać. Przywiązał za przeguby rąk do kółek umocowanych w górnej futrynie drzwi pomiędzy kuchnią a pokojem. Podciągnął na sznurkach tak, że dotykałem palcami od nóg podłogi. Otrzymałem 78 uderzeń pasem. Potem, nie rozwiązując mnie jeszcze, zażył kropli walerianowych, następnie napełnił dużą miskę zimną wodą i chlusnął na mnie. Rozwiązał i wyszedł. Moim zadaniem było wytrzeć podłogę do sucha i ustawić meble. O biciu Józek nie może nikomu powiedzieć. Matka ostrzega, że jeśli piśnie komukolwiek słowo, wywiezie go do Warszawy i weźmie sobie inne dziecko. Lepsze. Detektyw Grzegorz Bohosiewicz ustala, że Kasia od kilku tygodni jeździ na giełdę płyt do studenckiego klubu pod Przewiązką. Giełda organizowana jest w każdą niedzielę przez dziennikarza muzycznego Radia Kraków Jerzego Skarżyńskiego. Można tu sprzedać, kupić, wymienić lub przegrać na kasetę wydawnictwa niszowych zespołów, których nie ma w sklepach. Na giełdzie Kasia najczęściej pojawia się z koleżanką Anią. Poszukuje nagrań pochodzącego z San Francisco zespołu Grateful Dead, w dosłownym tłumaczeniu Wdzięczny Nieboszczyk. Grupa została założona w latach 60. i początkowo grała muzykę określaną jako psychodeliczny rock. Jego członkowie tworzyli hipisowską komunę i eksperymentowali z narkotykami. W późniejszych latach zainteresowania zespołu skierowały się bardziej w stronę muzyki folk, country i bluesa. Wierna grupa fanów Grateful Dead nazywana była Deadheads, co można przetłumaczyć jako martwe głowy. Choć śmierć w ich tekstach nie jest zbyt często poruszanym tematem, a melodie są raczej pogodne. Szczególnym uznaniem cieszą się albumy koncertowe zespołu z początku działalności. To właśnie ich szuka na giełdzie Katarzyna. Pod koniec lat 90. przez krótki okres kierownikiem programowym klubu pod przewiązką jest Tadeusz T. Ma wówczas długie włosy i charakterystyczne okulary w metalowych oprawkach. Czasami pomaga przy organizacji koncertów, za co dostaje darmowe wejścia do klubu. Gdy przychodziły jakieś ładniejsze panienki, zapraszał je. Mam wejściówki, mogę was wpuścić na koncert, opowiada Jerzy Skarżyński. Później przychodził z nimi do biura i opowiadał im, jak ważną rolę odgrywa. Trochę nas to wszystkich wpieprzało, delikatnie mówiąc. W którąś jesienną niedzielę 1998 roku Tadeusz T. poznaje Katarzynę. Wspomina to tak. Staliśmy przed drzwiami w kilkanaście osób. Giełda rozpoczynała się o godzinie 10. Miałem w ręce katalog od kolegi, który przywoził płyty z Niemiec. Ona, Kasia, przypis redakcji, zaczęła zaglądać mi przez ramię. Zapytałem, czego szuka. Powiedziała, że Grateful Dead. Dałem jej katalog. Powiedziała, że te wszystkie płyty już ma. Obiecałem, że zaprowadzę ją do K. K. to prawdziwy kolekcjoner płyt i książek. Jako jedyny na giełdzie ma koncertowe nagrania Grateful Dead, na które poluje Kasia. Wiele osób go znało, bardzo żeśmy go lubili, bo to sympatyczny człowiek. Mówi o nim Skarżyński. K. nie ma na giełdzie własnego stolika. Krąży po sali, czasami się do kogoś przysiada. W ostatnią wrześniową niedzielę podchodzi do niego Kasia z koleżanką. Pytają o kasety Grateful Dead. Dziśka opowiada. Ucieszyłem się, że ktoś wykazał zainteresowanie tym niszowym w Polsce zespołem. Zaskakujące było, skąd się w ogóle o nim dowiedziała, bo nie był puszczany w radiu. Jakie zrobiła na panu wrażenie? Pytam. Dziwne. To znaczy? Tak jakby nie do końca kontaktowała. Przynajmniej takie miałem odczucie. Jakby była pod wpływem czegoś? Patrząc z dzisiejszej perspektywy, można byłoby tak przypuszczać, ale mogę się całkowicie mylić. Wie pani, jak się czegoś szuka i nagle znajduje, tak jak w przypadku płyt tego zespołu, to człowiek cieszy się. O, fajnie, super, rewelacja. A ona tak, jest? No to dobrze. K. prosi, żeby Kasia przyniosła czyste kasety, to przegra jej płytę. Tydzień później dziewczyna przynosi taśmy i prosi, żeby przegrał jej kolejny koncert. Za tydzień następny. K. ocenia, że przychodziła przez 5 kolejnych niedziel. Ostatni raz. Dziewczyna odwiedza giełdę prawdopodobnie pod koniec października lub na początku listopada, kilka dni przed zaginięciem. Przyniosła kolejną partię kaset, no i następnym razem już się nie zjawiła. Wspomina mężczyzna. Upłynął miesiąc. Cisza. Te kasety zostały u mnie. Później policja je zabrała. Ostatnich płyt K. już nie przegrał, bo nie mieściły się na kasetach, które Kasia przyniosła. Z tym zespołem jest taki problem, że gra utwory improwizowane i numer potrafi trwać 50 minut, tłumaczy. Nie było wtedy kasety, która by miała taką długość z jednej strony, żeby się cały utwór zmieścił. Dlatego zostawiłem je czyste. Kasia już nigdy nie pojawia się na giełdzie pod przewiązką. Jakiś czas później K. widzi ogłoszenie o jej zaginięciu w sklepie Rock Service. Na zdjęciu wyglądała inaczej niż w realu, opowiada. Chyba miała inną fryzurę. Nie dam sobie głowy uciąć, ale wydaje mi się, że w rzeczywistości nie miała blond włosów. Nie wiem, nie zwracałem na nią uwagi. Powiem pani szczerze, ona była nieatrakcyjna. Kilka tygodni później K. znów krąży na giełdzie między stoiskami. I nagle słyszę, to ten. Ktoś mnie łapie, a to pan detektyw z tą jej koleżanką. No i konsternacja, bo ja go dobrze znam. Mieszkaliśmy po sąsiedzku. Wypytał mnie co i jak. Powiedziałem, że nie znam dziewczyny. Nagrałem jej te płyty i tyle. Jednak w przypadku K. na tych wyjaśnieniach się nie kończy. Ktoś życzliwy głupot nagadał, opowiada. Spotkałem się z taką wersją, nie wiem na ile prawdziwą, że jej koleżanka naopowiadała komuś, policji albo detektywowi, że ta Kaśka się we mnie zakochała. Kapitan Pchacza Łoś siedzi w sterówce zajęty cumowaniem barki ze żwirem do nabrzeża Wisły. Jest mroźny, zimowy wieczór 6 stycznia 1999 roku. Nagle obroty maszyny gwałtownie spadają. Rozlegają się dziwne trzaski. Psia krew, znowu coś się nawinęło na śrubę. Pewnie jakaś gałąź lub opona, myśli. Ciemno już. Jutro się tym zajmiemy. Następnego dnia o świcie razem z mechanikiem i marynarzem otwierają pokrywę w biało-czarne poprzeczne pasy i świecąc latarkami schodzą pod pokład. Zaglądają do śruby. Widzą, że nakręciły się na nią jakieś zczerniałe śmieci. Okropnie śmierdzi. Wychodzą na górę, odkręcają dekiel i pogrzebaczem wyciągają kawałki na pokład. Co to jest? Kawałek ucha, mówi nagle jeden z nich. Szok. To chyba ludzkie zwłoki. Wydusza z siebie kapitan. Marynarz dzwoni do dyżurnego portu rzecznego, zawiadamia go o znalezisku. Ten informuje komisariat wodny przy ulicy Tynieckiej. Na barkę przyjeżdżają policja i lekarz sądowy, który przeprowadza wstępne oględziny. Stwierdza, że to ludzka skóra z przedniej części korpusu, bez tkanek kostnych, z widocznym pępkiem i fragmentem owłosienia łonowego. Oprócz skóry zostają wyłowione pukiel włosów, spruty fragment ciemnego swetra, kwadraty wycięte ze sztruksowych czarnych spodni, urwane ramionczko stanika, a także fragment flanelowego materiału w drobną biało-ciemnozieloną kratkę. Co ciekawe, w dniu zaginięcia Kasia była ubrana w granatowy golf, taką samą kurtkę i czarne spodnie. We flanelową koszulę w kratkę ubrana była zaginiona 5 dni wcześniej Kinga. Empik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco.